Dzień dobry. Ależ znalazłem piękne miejsce na Wiśle. No rewelacja. Blisko trochę mostu i trochę słychać auta, ale generalnie rewelacja. Podoba mi się tu. Jestem jakieś 20, może 25 km niżej niż ostatnio. Ostrożnie dotrzeć do stanowiska i nie umrzeć. I dlaczego w ogóle odjeżdżam tak daleko, skoro do Wisły mam dosyć blisko? Przeważają u mnie kiełbie, babki, uklejki. Bardzo ciężko jest się dorwać do czegokolwiek innego, bo właściwie nie da się łowić na robaki, a tu nie wiem. Zobaczymy. Ale dosłownie jeszcze wczoraj tych łówek nie było, wszystko było pod wodą. I woda opadła mniej więcej 1,5 metra, więc zobaczymy, czy da się złowić rybę w takich warunkach. I co tu mamy? Dwie mieszanki. Dokładnie takie same, tylko różnie domoczone. Tutaj mam dosyć suchą, która ma służyć do łowienia w klatce. Mocno domoczoną i doklejoną do łowienia w warkoczu albo do łowienia w nurcie, ale raczej w warkoczu. Kasterki, białe robaki, ewentualnie kukurydza, trochę dendroben i wątróbka. Na wszelki wypadek. A jak nie, to na kolację. Zobaczymy. Tam, gdzie jeździłem do tej pory na Wisłę, właściwie nie dało się łowić w klatkach, bo było tam 10-20 cm wody. W najgłębszym miejscu widziałem może 30, więc mijało się to trochę z celem. A tutaj jest trochę głębiej, ale i tak zaczniemy od warkocza. I zacznę. 3 kastery i 2 białe robaki. I niestety robaki mam żywe, nie mam ich jak zaparzyć, no ale przeżyjemy. Do każdego koszyczka dosłownie 3-4 białe. Podobna ilość kasterów. Nie otworzyłem jeszcze kukurydzy, także z tym się chwilę wstrzymamy. I cała mieszanka jest oparta jak zwykle o serową zanętę, bo chodzi nam o brzany przede wszystkim, jakby się dało. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Będę łowił dosyć blisko siebie, po prostu w warkoczu. Ale mam wrażenie, że tutaj Wisła jest spokojnie o 2 metry głębsza niż u mnie. Może o metr głębsza, dobra, już nie przesadzajmy. Chociaż jest też dosyć mocno podniesiona woda, ale to nic. Z wszystkim sobie dzisiaj poradzimy i zobaczcie, mam wielki hak, ale na początku po prostu napakuję na niego sporo białych robaków. Jedna taka poważniejsza wada Wisły w mojej okolicy. Jest strasznie mało miejscówek. Tutaj jeździliśmy z Basią i szwagrem jakieś 1,5 godziny, szukając miejsca, gdzie się da dojść. Coś tam znaleźliśmy, ale bez szaleństw na pewno. Skończyło się na tym, że przejechaliśmy kawał drogi, żeby dotrzeć tutaj. Też tak trochę na ryzykanta, no ale na razie wygląda spoko. Ta mieszanka jest tutaj naprawdę niedomoczona, no bo w klatce raczej uciągu dużego nie będzie. Blisko mnie nie ma wody, niestety, także będziemy rzucać trochę dalej. W klatce myślę, że jest niecały metr, ale to już trochę. Nie zaczynam od nęcenia, po prostu zaczynam od łowienia. Na Wiśle w mojej okolicy sprawdza się to o wiele lepiej niż rzucanie kul czy podawanie wałków, więc to samo spróbuję zrobić tutaj. No, to siedzimy. Tak z grubsza to jest cały mój plan na dzisiaj. Coś lewy kij. No jeszcze raz. Było bardzo delikatne branie, ale się rozmyśliło. Dzisiaj do tego przepotężnie wieje. Miało nie wiać, miało świecić piękne słońce. Coś nie poszło. Ale przecież sobie poradzimy na pewno. Robaczki były obżarte, no bo jak? Musiały być. Ja chyba sobie przesadziłem z tym klejem, bo jeszcze ściągnąłem w połowie pełny koszyk. Będę po prostu delikatniej wyciskał. Ale tu uciąg jest po prostu mniejszy. Nie spodziewałem się. Na razie zacząłem od krótkiego przyponu dosyć. Takiej 60 mniej więcej. Zobaczymy, nie? Może taka 60 nam wystarczy. W razie czego oczywiście zwiążemy metrowy albo ponadmetrowy kij. Mam 4,20. Tu się w ogóle nie ma czym stresować. O, a tu złapałem jakieś trawy. Ale jednorazowo, jeszcze wcześniej, zanim będziemy łowić dalej tak jak chciałem. O, porwie mnie. To raz wyciśniemy to trochę mocniej, tą grubą mieszanką. I zbliża się bardziej do warkocza, tak jednorazowo dosłownie. Powiedzmy, że będzie to taki skraj warkocza, bo pokazują się tam ryby i to tak dosyć regularnie. Warto spróbować, nie? Skoro same mówią, że tam są. A ja zapomniałem o podbieraku, a może się przydać, mam nadzieję. Przecież nie będę wstawał po podbierak, bez sensu. Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj jestem w bardzo często odwiedzanym miejscu przez wędkarzy. Tak się wydaje, bo blisko miasteczka. Droga tutaj świetnie wyjeżdżona. nie dziurawa, jakby ktoś dbał trochę. Ślady wędkarzy wyżej, oczywiście są śmieci. No i zobaczymy, nie? Co się będzie działo. O! Dobrze się obróciłem. Dzisiaj musicie mi wybaczyć ten wiatr, ale nie ma się gdzie schować. Szukałem miejsc tutaj po drugiej stronie, ale nie ma szans nigdzie dojechać po ostatnich ulewach. Także musimy zostać tu. Niestety te potężne ryby doskonale ściągają mi całą całe robaki z haczyka. Przy tym uciągu ciężko zauważyć, jak małe ryby ziubią, dlatego założę dwa białe, ziarno kukurydzy. O! I do koszyka to samo. Kilka białych, kilka kukurydz, no i kilka kasterków. Obawiam się, że tutaj też się nie uwolnię od tych ryb, które mnie męczą przy domu albo bliżej domu. Po prostu jest ich mnóstwo na tym odcinku Wisły. Ale może z kukurydzą będzie lepiej, nie? Trzeba sprawdzić, wiadomo. Mam zwykłą skrętkę, krótki odcinek feder gumy, na którym właśnie jest zrobiona skrętka. Jeju! I do tego, co do tego? I koszyk 100-gramowy na lewym kiju. W tym mocniejszym uciągu na prawym mam 40. Ale wieje. Tutaj mamy nieruszone kompletnie robaczki. Kurde. Zimno, rano zimno, pada co chwilę, szaro. Nie podoba mi się. Spróbuję rzucić po prostu dalej w warkocz i na razie tyle. Bo pod tę klatkę może coś jakieś nęcenie zrobimy, coś wymyślimy ciekawego. Tutaj mam co prawda tylko 40-gramowy koszyk, który ma kolce i gdzieś tam się pewnie zatrzyma. Gdzieś go tam zniesie na sam skraj warkocza oczywiście. A i zobaczymy. Łoszczy. Dobrze, że się zatrzymało. Ryby mnie robią w konia przy tym wietrze. No i wpadło do wody. Zaraz wyciągnę, tylko rzucę. Założę dendrobenę numer 4 na duży hak. Przebitą na 3 razy. Coś takiego. Wiem, że to nie wygląda najpiękniej, ale chcę spróbować. Bo cały czas ściągam haczyk bez robaków. To niedobrze. Kompletnie nie ma brań. Pewnie są, tylko nie dość, że wiatr bardzo mocno mi utrudnia zobaczenie tego brania. No to jeszcze uciąg jest duży, nie? Te szczytówki są bardzo mocno zgięte cały czas. Myślę, że z dendrobeną powinno być lepiej, bo ona już tak łatwo nie spadnie. Tu się nic nie zmieniło, wszystko jest. Ja sobie połowiłem w klatce, nie? Już do warkocza, już gdzie brzany? Się pytam, gdzie brzany? Cała mieszanka oparta jest na... Aha, już mówiłem, że na serze. Starość. Teraz zrobiłem chyba piąty rzut. Odzyskałem. Strasznie delikatnie, wygląda jak malutka ryba. Już odpuściła. O nie, nie. Tylko że ja mam za duże haki na takie ryby, się obawiam. A nie zgadniecie, kto sobie nie zabrał portfela z przyponami. Chyba że gdzieś ma, ale jeszcze nie wie. Nie, jeszcze nie. Kurde. Wredne te ryby dzisiaj. Albo nieduże. Idę zobaczyć, czy gdzieś nie mam tego piórnika z przyponami jednak. Bo sobie nie poradzę chyba bez. Kurde, nie ma. Nie zabrałem. Ajajaj. Przy okazji możecie zobaczyć, jak to pięknie wygląda z góry. Strasznie mi się podoba ten odcinek Wisły. To jest bardzo wąski odcinek. Nic mi nie jest. To jest bardzo wąski odcinek rzeki, ale niesamowicie piękny. Piękny, szybki. Wędkarzy bardzo, bardzo mało, bo jednak czymś takim dosyć ciężko się łowi, uwierzcie. Ale dzięki temu nie wiadomo, co kryje ta rzeka. Może są tutaj piękne brzany, może jest masa sumów, a może nie ma ryb. Nie wiadomo, zobaczymy. Na razie bardziej walczę z wiatrem niż z rybami. Tymczasem na haku nic nie ma. Co za zaskoczenie, niesamowite, prawda? Coś tam ziubało parę razy. GoPro się rozładowało, na lewym kiju jest zmiana. Przypon grubo ponad metr. I cały czas się coś dzieje, tylko nie ma ryb. Te ryby wydają się być po prostu zbyt małe, a Tomek nie ma małych haczyków. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Tak się przygotował człowiek, to tak ma. Zaraz będziemy grzebać po wszystkim, co mam i szukać czegokolwiek, podejrzewam. Ale wcześniej przecież mam wątróbkę. Lubicie jeść wątróbkę? Bo ja nie bardzo. Nawet mam nożyczki specjalne do wątróbki. Niech będzie. Kiedyś łowiliśmy sumiki na wątróbkę. Wiadomo. Ale kiedyś tych sumów tu w mojej okolicy było mnóstwo. Tam cały czas ryby próbują, ale nie są w stanie sobie poradzić z hakiem. No już nawet chyba przestały, więc pewnie już nic nie ma. A dzisiaj spróbujemy bardziej zakleniem pewnie niż za sumem. Chociaż kto wie, jakby jakiś sumek miał ochotę, to dlaczego by mu zabronić? Głupi robak sami wszedł do koszyka, no jak chcesz. Na razie problem jest taki, że wskazań jest mnóstwo, ryb brak. A to jest pewien problem. Nawet bym powiedział, że dość duży. Widzicie, na razie jeszcze z klatki rezygnuję. Myślę, że jeżeli tu się nic nie wydarzy w tym warkoczu przez pół godziny, no to jedną wędką po prostu zanęcimy klatkę i będziemy próbować bawić się w klatce. Tylko przydałby się jakiś jeden mniejszy haczyk chociaż, ale na razie nie widzę. Na pewno mam bez zadzioru, ale bez zadzioru to do robaków średnio. No zobaczymy. Dobra, wracamy do życia. Opa. Wszyscy żyją, wszyscy żyją. Zobaczmy, co to się dzieje. Teraz dlaczego w ogóle będziemy patrzeć, co się dzieje? Bo jest zmiana taktyki lekka w międzyczasie. Nie ma sensu łowić dwoma kijami w tym warkoczu, bo po co? Bo nic się nie dzieje. Znaczy dzieje się, tylko ryby takie se. Założyłem dwie kukurydze. Nabiję podajnik normalnie, koszyk nawet, tą bardziej suchą mieszanką, niedoklejoną. I zanim jeszcze rzucę, mam procę, a co? Strzelam w klatkę i tam będę rzucał. Koniec taktyki. I zobaczymy, czy tam podejdzie jakaś fajniejsza ryba. Przynajmniej chwilę tak popróbuję, pobawić się, zobaczymy. Natomiast lewy kij, tutaj wskazań jest od groma. Po prostu mnóstwo, ale nie ma ryb. Bo ktoś nie ma normalnych haków ze sobą. Zaraz będziemy szukać jakichś resztek, jakichś, wiecie, takich haków zużytych już trochę. No jak można bez portfela na ryby? Tomek, ogarnij się. No można. Widocznie można, skoro mi się udało. Dendrobena jeszcze jest, także po prostu rzucimy z powrotem i tyle. I zobaczymy. Niech coś się stanie, bo to już ponad godzina na pewno za nami i nic się nie dzieje kompletnie. I znowu to samo. Po rzucie, kilka delikatnych szarpnięć za dendrobenę i odpuściło. O, tylko jakoś mocniej by to musiało zrobić, nie? Bo to jeszcze na pewno nie do zacięcia. A ja chyba muszę przemyśleć te swoje wyjazdy na ryby, bo byłem pewien, że mam portfel na przypony w pokrowcu na wędki. Ale nie. Mam nadzieję, że go nie zostawiłem nigdzie nad wodą. O nie, gdyby to była brzana, leszcz, kleń, to myślę, że to branie by było o wiele, wiele mocniejsze niż teraz. Na razie to są same takie delikatne skupnięcia. I podobne skupnięcie miałem też w klatce raz, także bardzo cieszy, może coś tam do tej kukurydzy będzie chciało przychodzić, ale na razie musimy zaczekać. W tej klatce na kukurydzę to się od czasu do czasu nawet coś dzieje. Coś tam szarpie. Nie jakoś często, nie? Zmniejszymy tam hak zaraz i zobaczymy na taki bardziej ludzki karp. O, ludzki hak. Właśnie dawno na karpiach nie byłem. Ja tu gdzieś mam taki na pewno. Do kukurydzy jak będzie bez zadzioru, to się na pewno nic złego nie stanie. Tu jednak są dwie kukurydze, duży hak. No, faktycznie się może nie udać. I to samo. Białe kasterki. Oczywiście nie ładuję wszystkiego, tylko tak połowę tego, co wrzuciłem. I żeby wiedzieć, gdzie rzucać, o, ale wieje. To strzelimy kukurydzą. Okej, mniej więcej wiadomo. No i zobaczcie, dendrobena jest po prostu obżarta i nic więcej. Co wyświadczyło niestety o dosyć małych rybach, ale no to nie poradzimy. Spróbuję tu po prostu napchać kasterów. Próbowałem już parę razy na wątróbkę, kompletnie nic. A ani nie... Coś tam drgnęło ze 3 razy, ale nic ciekawego. Dobra. I to samo, kilka białych, kukurydz, kasterów tu leży dużo. Nawet takie logiczne, nie? Z takim długim przyponem małe robaczki się wydają. Ale bomba spadła. Koncertowo to spaprałem. Ale zawiązałem mniejszy hak. Znalazłem jeden. Mówiłem, że nie warto robić porządków, więc nie warto nadal. Okej, no zobaczcie, z tego zostało tyle. Ale to jest naprawdę wielki hak i po prostu nie działa. Tutaj są 4 białe robaki, przypon no myślę, że ponad metr. Oczywiście na oko wiąże nad wodą. I tak muszę kupić nowy piórnik na przypony metrowy. Mam 70. I po prostu na rzekach mi często brakuje. Trzeba dowiązywać albo wiązać nad wodą. Ble. Zobaczmy teraz. Nawet sobie nie żartujcie, że tu nie ma ryby. Nie no, chyba jest. Wiecie, że wystarczyło do Basi zadzwonić? I spadła. No właśnie tak coś ją przestałem czuć po drodze. No come on, no dlaczego? Takie to jest niesprawiedliwe. Ale mam wrażenie, że strasznie długo trzeba było czekać, a z kasterami czekałem znacznie krócej. Noż kurde. No to było drugie sensowne branie po prostu dzisiaj. Jedno sobie przespałem. No i jedno to, gdzie ryba na pewno była. Nie była raczej wielka, ale już ją było czuć. Jednak przy 100-gramowym koszyku nie wszystko czuć. I nie zawsze. Dobra, 4 kasterki. Spróbujemy jeszcze raz. Muszę zadzwonić do Basi jeszcze raz, to wtedy będzie ryba. O, tu się natychmiast rozłączyłem, bo branie. To nie, to tak nie zadziałało do końca jak powinno. Jest. Chyba. Chyba, że znowu spadła następna. No nie wierzę, no. Ale była ryba. Była. To już dobrze. Nawet nie zabrała robaków. Okej. Przerzuciłem się prawym kijem w warkocz z powrotem, bo tu się nic nie dzieje, gdzie strzelałem kukurydzą. Właściwie to zacząłem w każdym rzucie ściągać trawy, co też nie pomaga. Po prostu rzucam dalej w warkocz i no branie jakieś było, nie? No to przecież o to chodzi. Bo na lewym kiju na przykład nie dzieje się już kompletnie nic. Ani wskazania nie ma. Mimo, że tutaj wcześniej były wskazania co chwilę. Ale ja generalnie na ten lewy kij mam pomysł, tylko muszę jeszcze raz skoczyć do auta. Ale wcześniej zobaczę, czy tu w ogóle coś zostało, nie? No właśnie, bo trochę ubyło. Natomiast jest jedna zła wiadomość wcześniej. Strasznie podnosi się woda. Podniosła się już o dobre 30 cm. Mam nadzieję, że nie będzie jak ostatnio. A jak było ostatnio, to zaraz. Rzucę w nurt, zobaczymy co się stanie. Jak mocno będzie nam znosiło koszyk z towarem. Ujejku. I tak klipa ściągnę. O matko jedyna. Chyba się nie utrzyma, co? Chyba nie. A podkusiło mnie rzucać w nurt, bo pod drugim brzegiem są spławy co chwilę. I to takie naprawdę ładne. Menda. Oj, rany. Słuchajcie, tak się nic nie dzieje. Już tak kombinuję, że... O, spadła. Zacząłem zakładać po prostu kawałki wątróbki. Na 2 wędki do tego, więc bardzo odważnie. Tyle z niej zostało, ale z jednej zrezygnujemy z tej wątróbki, bo jednak bez przesady. Założę kilka białych znowu. Ale przyjechałem pełen entuzjazmu. Zadowolony. Jak tu fajnie. Najlepsze, że jak tu podszedłem, to jakaś ryba tu uciekła i to taka ryba, że już można ją nazwać rybą. Nie mam pojęcia jaka, ale uciekła. Na prawym kiju, w którym łowię tam dalej w warkoczu, jest masa wskazań na wątróbkę. Właśnie. Problem jest tylko taki, moi drodzy, że że za każdym razem wyciągam ją obgryzioną. Wskazania są bardzo delikatne, drobne, takie, że nie wiadomo właściwie co o tym myśleć. Jakiś mały kawałek, jakiś mały. Dobra, weźmiemy, a założę taki, nie? No oczywiście, że nie. Mam nożyczki, z którymi sobie wycinam małe kawałki. I moglibyście zapytać, dlaczego właściwie łowisz na wątróbkę, bo na robaki nic się nie dzieje, a na wątróbkę są wskazania. Na robaki pewnie też są, ale niestety ja ich zwyczajnie nie widzę. I obawiam się, że jest tutaj tak samo dużo kiełbi, babek, uklei, jak w tych miejscach, w których byłem wcześniej. i po prostu nie potrafię sobie na razie poradzić. Nie ma, wiecie, nie miałem jeszcze ani jednego brania, które by było po prostu pupu. I ja chyba po prostu następnym razem na Wisłę pojadę gdzieś, gdzie na Wiśle łowiłem w zimie, czyli przed tym mocnym zwężeniem. I zobaczę, co się tam dzieje, bo no tu jest po prostu cienko. A w międzyczasie... Wow! Wow! Zaraz mnie tu utopi, co też mnie nie cieszy, bo ta woda, kiedy przyjechałem, już była podniesiona, teraz się podnosi jeszcze bardziej i to sporo. O, o! No właśnie, to takich wskazań jest mnóstwo na wątróbkę. Tylko nic do wcięcia. A ja chyba zaraz będę musiał po raz kolejny przenosić kosz. W sensie dzisiaj po raz pierwszy. Ale to się już zdarzało. I pewnie nie tylko kosz. Tylko generalnie wszystko. Pewnie tak, ale jeszcze chwilę zaczekam. No miło się patrzy na tę szczytówkę przy wątróbce, nie? Ciekawe, co to za ryby. Wydaje mi się, że kleń to by to oszamał i zrobił piękne branie. A tu są tylko strzały. No to szybki bilans po 2,5 godzinie łowienia. 0 ryb, 2 sensowne brania, 1 spinka, to nazwijmy to sensownym braniem. Kosz będzie zaraz w wodzie. Wszystko zaraz będzie w wodzie. Dziękuję, muszę to ogarnąć. Zaraz wracam. Wow, 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 wow. Co to na wątróbkę się tam dzieje się? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Żebym się nie zabił. Podszedłem, tak? I po wszystkim? Nie. Kurde, ale szarpało kijem przez chwilę. No jeszcze raz. Na bank nie ma ryby. Ale i tak to muszę zwinąć. Ajajajajaj, się zrobiło niedobrze. Słuchajcie, tu nigdzie nie było wody, nie? Tu było fajnie. Fajnie się tu siedziało, przyjemnie. Ale już chyba się nie będzie tak siedziało. Więc no nie wiem, na razie to by się tylko moczyło. O, niech się moczy tu. Dobra, będzie dobrze. Bo serio, zaraz utoniemy. Ty mendo pospolita, ty. Ja tu czekam na brania i czekam i się właśnie zastanawiam, co mi zżera wszystko, a to babka kolejna, w sensie dzisiaj pierwsza, ale niestety tutaj też są. Słuchajcie, podejmiemy kroki, zanim się rozłożę jeszcze, bo nic się nie dzieje, ta woda przybywa błyskawicznie, po prostu błyskawicznie. Nie wiem, ile jeszcze będę mógł tu siedzieć w ogóle. Oczywiście się nie przeniosę gdzieś tam. Ale żeby nie tracić czasu, zrobimy tak. Całą tę mieszankę, tak, całą tę mieszankę do wiadra. Większość kukurydzy. Dobra, wystarczy. To jest mniej niż pół paczki. Trochę robaków i kastery, które nie wiem, gdzie położyłem. Trochę wody z kasterów może być. Trochę kasterów i wszystko zamieszam. Jedziemy. Przy okazji pewnie trochę uśmiercę robaki. I lepiej kule. To jest potwornie ciężkie. Nie wiem, jak duże będę chciał te kule lepić. Zobaczymy, jakie wyjdą. Dajcie mi chwilę. Masakra. Przed chwilą tu siedziałem. Jeszcze zanim sobie rozłożę stanowisko od nowa, 4 takie buły, nawet jest trochę wątróbki w środku. A co? Bo mi wpadła. Nieważne. Po prostu będę rzucał w warkocz i tyle. I zaraz będziemy myśleć, jak łowić dalej. Muszę to zrobić szybko, bo ja tutaj po prostu zaraz nie będę w stanie przejść. Uwaga. 2 są zbite przepotężnie. Ile miałem siły, tak mocno pozbijałem i 2 mocno, o wiele, wiele delikatniej. Myślę, że i tak będę łowił w rozmyciu. Zresztą jeszcze nie wiem, gdzie będę w stanie siedzieć. Zobaczymy. Po prostu muszę być gotowy do ewakuacji, bo tu nie ma żartów, tu woda potrafi podskoczyć naprawdę o metr na godzinę, to bardzo spokojnie licząc. Ale może coś się zacznie dziać w klatce dzięki temu, że woda tak szybko rośnie. Ale przynajmniej nie można powiedzieć, że dzisiaj nie było ryby. Zobaczcie, tylko przeniosłem kosz. Wszystko zalane. Masakra. Taka właśnie jest nasza Wisła, nie? Przynajmniej tam w mojej okolicy. A niestety do klatki przywlokło masę roślin, co na pewno nam nie pomoże. Na lewy kij, czyli ten łowiący tam, gdzie nęciłem, założyłem 3 białe i ziarno kukurydzy, bo coś trzeba było założyć po prostu. O, tyle zostało z wątróbki. Tu założę po prostu 2 kukurydze. Jakbym wam powiedział, jak ja się nienawidzę przenosić na rybach, to i tak byście mi nie uwierzyli. A już zwłaszcza z takich powodów i zwłaszcza, że jest to drugi raz z rzędu. Dlaczego drugi? Byłem nad Wisłą kilka dni temu i dosłownie, nie wiem, 3 godziny mojego łowienia i całe 3 godziny wyglądały dokładnie tak samo. Co 10 minut kosz pół metra do góry. Do tego padał wiatr, jak coś strzeliło. Na razie spróbuję rzucić w rozmycie. Zobaczymy. Na prawym kiju się coś dzieje, a tam jest kukurydza. Chyba że te babki są już takie wściekłe, że próbują nawet kukurydzy. Rzuty poprawione, na lewy kij 2 kukurydze, bo robaków oczywiście nie ma natychmiast, więc dałem kukurydzę, naprawdę dałem wątróbkę. O właśnie. I ja proszę właściwie dzisiaj tylko o 1 rybę. To jest wszystko, czego potrzebuję, ale tu ryby nie mamy. Piękne brania coś robi, nie? Ale nie do zacięcia. Po prostu niemożliwe. Ja tej wątróbki mam pewnie jeszcze za dużo, więc jeszcze kawałek oderwę. Tą jakoś ładniej ponabijam. O. 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 Kurde, no nie. Znowu źle patrzyłem. To chyba nie jest mój dobry dzień. Tak mi się wydaje. No ale dobra, no spróbujmy. Okej. Zmieniłem koszyk na prawym kiju na 70 z kolcami. No nie trzyma się za dobrze, ale coś tam się utrzyma. Gdzieś się zatrzymuje, gdzie potrzeba. A ja się tu biorę za ogarnianie. Mamy rybę na wątróbkę. Jest! Nie do wiary. I to ładną. O, podbierak! Nie mam podbieraka. I zaplątałem się w przypon drugi. No kurde mol. No kto mógł się tego spodziewać, nie? Że jak pójdzie źle, to wszystko naraz. Co teraz? To jest ładna ryba. A ja gdzieś mam haczyk wbity w nogę. Nie, haczyk wypadł. To jest chyba jaś. Podniesiemy cię? Uła, pięknie. O, ale numer. Ojo. Pierwsza świnka w życiu. Ale bomba. Ile masz centymetrów, malutka? Niecałe 30, może koło 30. Ale świniok. Muszę ci zrobić zdjęcie. Zapomniałem sobie podbieraka przynieść zresztą rzeczy. Masakra. Kurde, podoba mi się. Chodź, wypuścimy cię tu. Jeszcze się dostanę po podbierak, jeszcze się dostanę. I po resztę gratów. To chyba świnka, nie? No ma pyszczek jak świnka. Ale wyczekałem, branie po 3 godzinach, takie piękne, normalne. Zaraz stracę te wszystkie rzeczy, już tam nie dojdę. Teraz rzuciłem lewy kij, ziarenko kukurydzy, jedno, bo ściągnąłem zestaw bez. Na prawym znowu kawałek wątróbki. I oczywiście prawy od razu po rzucie. Ale no nie, nic do zacięcia, na pewno. Ja już wcześniej próbowałem takie delikatne brania zacinać, nie udało mi się ani razu, więc na razie odpuszczam, po prostu czekam na jedno takie i wtedy jedziemy. Bo, o właśnie, już mi tutaj płynie Wisła. Jeżeli to nie była świnka, poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że świnka, bo śmieszny ryjek. Natomiast tu była kukurydza, nie ma kukurydzy. Oj, rany, rany. Może akurat dzisiaj potrzeba tego, żeby trochę nęcić, trochę podawać, bo świnka mnie zaskoczyła. A jeżeli się pomyliłem, no nie gniewajcie się. Dla mnie rzeczne ryby to jest generalnie nowość w tym roku, albo w ogóle w życiu. Nawet jeżeli kiedyś łowiłem na rzece, to po pierwsze nie federem, oczywiście. Po drugie, jeżeli już były jakieś białe ryby, to raczej były to leszcze. i nic innego. Zobaczymy, jak tam nasza wątróbka. Nie ma wątróbki. Tu by się bardzo, bardzo przyjemnie, myślę, łowiło generalnie, gdyby nie było tych babek, nie? A mniej więcej tego rozmiaru wątróbkę wzięła ta świnka, więc chyba okej. Ale kurde, się cieszę. Masakra. O, na kukurydzę. Ej, przestało. No czemu nie? Chociaż jeszcze coś tam skubię czasu do czasu. Strasznie jestem ciekaw, co to za ryby. Tutaj już mam dosyć delikatny haczyk na lewym kiju. Nie ma żadnego szaleństwa. I po prostu nie mogę sobie poradzić z tymi rybami. Coś tam skubią, ale nic wyjątkowego. A ja mam jeszcze jak wyjść? Jeszcze mam. Okej. Dobra, robimy tak, że pierwsze wskazanie po prostu zacinam i zbieram sprzęt, bo tu było przejście, nie? No nie ma. Ono było dosyć wysoko. Kurde, była. Trudno. Dobra, moi drodzy, bo i tak muszę stąd uciec. O, się splątało wszystko. I tak muszę stąd uciec. I tak muszę uciec. Nic nie poradzę. No, było średnio, nie? Ale tak jak Wisła w mojej okolicy, tak i tutaj jest od groma drobnicy. I żeby tutaj się pobawić, co na pewno jest możliwe, rany, sugerowałbym haczyk numer 20, ochotkę. I pewnie jest branie do paru sekund. No ale nie o to nam chodzi. Ale była świnka, pierwsza w życiu, to też jest fajne. Także dziękuję wam za oglądanie i życzcie mi szczęścia z wyjściem stąd, bo to może nie być wcale proste. Do następnego filmu.